Naszkicuj wykres funkcji f od x równa się 3x, a następnie wykres funkcji g od x o wzorze 3x plus 2 oraz wykres funkcji h od x o wzorze 3x minus 5. Wykresem funkcji f od x równa się 3x jest prosta przechodząca przez początek układów współrzędnych, czyli możemy zaznaczać punkt 0, 0. Wystarczy nam tylko znaleźć jeszcze jeden punkt, przez który przechodzi ta prosta, aby ją narysować. Możemy za x wybrać sobie 1 i policzmy, ile wtedy wynosi wartość tej funkcji. Czyli liczymy f od 1. Ponieważ za x wstawiliśmy 1, do wzoru również za x wstawiamy 1. Czyli mamy 3 razy 1, daje nam 3. W ten sposób otrzymaliśmy współrzędne drugiego punktu, przez który przechodzi nasza prosta. Czyli mamy punkt o współrzędnych 1, 3. Pierwsza współrzędna przedstawia nam argument funkcji, druga wartość funkcji. Czyli pierwszą współrzędną oznaczamy na osi x-ów, czyli mamy 1, na osi y-ków mamy 3. Raz, 2, 3. Zaznaczamy punkt. Czyli prosta, czyli funkcja f od x przechodzi przez nasze dwa punkty. Naszkicujmy ją. Zwróćmy uwagę, że funkcja g od x ma ten sam współczynnik kierunkowy, co funkcja f od x. Wnioskujemy stąd, że nasze funkcje będą równoległe. Wystarczy więc tylko przesunąć funkcję f od x o dwie jednostki do góry, aby otrzymać wykres funkcji g od x. Czyli punkt o współrzędnych 0, 0 przesuwamy o dwie jednostki w górę i punkt o współrzędnych 1, 3 również przesuwamy o dwie jednostki w górę. Szkicujemy wykres naszej funkcji. Ponieważ funkcja h od x również jest równoległa do funkcji f od x, w związku z czym będziemy przesuwać naszą wyjściową funkcję, tą, która przechodziła przez początek układów współrzędnych, tym razem o 5 jednostek w dół. Czyli punkt o współrzędnych 0, 0 przesuwamy o 5 jednostek w dół. I punkt o współrzędnych 1, 3 przesuwamy o 5 jednostek w dół. I szkicujemy prostą, która będzie przechodziła przez te dwa punkty. Odczytajmy jeszcze z wykresu współrzędne punktów przecięcia wykresów z osią OY. Dla czerwonej naszej funkcji, czyli funkcji G, punkt przecięcia z osią OY ma współrzędne 0, 2. Zapiszmy to. Punkt przecięcia zielonej funkcji, czyli funkcji h od x z osią OY ma współrzędne 0 minus 5. Łatwo zauważyć, że współrzędna y-kowa punktu przecięcia wykresu z osią OY jest taka sama jak współczynnik b.